No jako przedsiębiorcy chyba macie na co narzekać, nie ułatwia państwo zbyt wiele, to już gdzieś tam delikatnie, delikatnie na ten temat napomknęliśmy, ale no coś w tym jest. Jest coraz hmm. ciężej chyba, nie wiem, kiedyś nie mieliśmy właśnie takich problemów, no i to, to, są, to, to są właśnie problemy, które rodzą się jakby z dorastaniem, tak i im jesteśmy starsi tym jakby, no, kiedyś nie mieliśmy firm. A teraz, jak mamy firmę i jakby zobaczyliśmy, jak to wszystko wygląda, no to idzie się złapać za głowę. Nie wiem, jak to będzie wyglądało za, za parę lat, ale zanim tu weszliśmy, to też poruszyliśmy ten temat z Twoim kolegą i no, nawet już w przyszłym roku może być fatalnie, więc nie wiem, no, trzeba w jakiś sposób o tym mówić chyba i z tym walczyć. No i myślę, że to też jest taki temat rzeka, że będzie się przewijało na ustach wielu. Myślę, że nie tylko raperów, ale po prostu artystów, muzyków przedsiębiorców, będą o tym po prostu ludzie mówić, no. Tak, bo łatwo poszczyć na patrz przedsiębiorców, mhm. <laughs> gdzieś kierując się <laughs> obrazem jakiegoś faceta w garniturze na stołku w radzie nadzorczej, a to są po prostu też często tacy goście jak wy, czy ja. No, to jest gdzieś niestety po prostu jakiś taki stereotyp tego, że ten przedsiębiorca to tylko ma łupić pracowników i tak zwanych normalnych ludzi gdzieś się zakorzenił. Prze, przy, przy bycie przedsiębiorcą się źle, źle kojarzy. A kiedy, waszym zdaniem, żyło się wam łatwiej? Kiedyś czy teraz? Ech. <grych> No wiesz, teraz są jakby plusy i minusy tego, że żyjemy jakby w takim wieku, jakim jesteśmy i jakby mamy dużo więcej możliwości, ale też z kolei jak byliśmy dużo młodsi, jak byliśmy dziećmi, czy tam byliśmy w szkole, no też były, wiesz, rzeczy, których na ten moment nie mamy i brakuje mi ich, ale z kolei nie wiem, czy chciałbym się zamienić, bo jakby teraz mogę sobie pozwolić na dużo więcej niż jak miałem tam 15 lat, nie? Ale z kolei mamy więcej obowiązków, wtedy nie mieliśmy, więc to jakby, nie wiem, no ciężko chyba było tak naprawdę i wtedy, <laughs> Chyba i wtedy były problemy i teraz wtedy były inne teraz są inne, no, ale no, wtedy trzeba było walczyć z innymi problemami. Mm. Na ten moment, wtedy tamte problemy. Teraz jak na, patrzę na tamte, to myślę, co za problemy były, no ale jak byłem w tamtym punkcie, no, to dla mnie to były mega problemy. <laughs> A teraz mamy zupełnie inne problemy, gdzie kiedyś jakbym wiedział, że będę miał dzisiaj takie, to bym powiedział nie, na pewno nie, co to za w ogóle bzdury i ten, no. A, a dzisiaj właśnie no niestety no, nie ułatwia nam no, państwo jakby prosperowania i, i jakby zarabiania legalnie pieniędzy. No.